ksiądz Tomasz Pełszyk, kierownik pielgrzymki Suwałki Wilno. Szczęść Boże, dzień dobry. Szczęść Boże, witam serdecznie. Pielgrzymka, czyli... Pielgrzymka, czyli podróżowanie w określonym celu. No. Musi być dalekie, bliskie? To nie jest określone, wydaje mi się, bliżej. No, każdy podejmuje jakiś tam wysiłek. To zależy od tego, jakimi siłami dany człowiek dysponuje. Są różne propozycje. W Polsce jest bardzo wiele pielgrzymek do różnych miejsc, nie tylko Częstochowy. Te oczywiście częstochowskie pielgrzymki są najbardziej znane. Ale do wielu miejsc podróżuje się, czy pielgrzymuje się w pewnych intencjach. Są pielgrzymki jednodniowe, są pielgrzymki, nie wiem, tygodniowe, ale są piesze, też i dłuższe. Piesze, rowerowe. Tak. Tak, dzisiaj od nas też wyruszyła rowerowa do Wilna pielgrzymka. No, są różne sposoby pielgrzymowania. Ważna jest intencja w tym wszystkim. No właśnie. Z jaką intencją pielgrzymuje. Musi być intencja. Powinna być intencja. No, jest to niewątpliwie pielgrzymka od jakiejkolwiek innej podróży różni się tym, że jest to wydarzenie religijne. I wiąże się z tym, że my pielgrzymujemy w jakiejś intencji, prosząc przez pośrednictwo Matki Bożej, Pana Boga o wysłuchanie naszych próśb, tych intencji, z którymi idziemy. Spotykamy się w zasadzie w studio co roku i co roku ja zadaję to samo pytanie. Czy skład jest ten sam, czy pojawiają się nowe twarze, które akurat mają akurat bieżącą jakąś intencję? Oczywiście skład się zmienia. Jest gro ludzi, którzy, że tak powiem, pielgrzymują rokrocznie, czują taką potrzebę i chcą, jeżeli im siły fizyczne na to pozwalają, to są. Ale no, jakieś 30% zawsze jest osób nowych, które po raz pierwszy gdzieś usłyszały o tej właśnie pielgrzymce tutaj z Suwałk do Wilna i chcą wziąć w niej udział. Są takie osoby, które, tak jak tutaj pan mówił, no, poczuły taką potrzebę akurat w tym roku ze względu na różne wydarzenia w ich życiu, chcą iść, podziękować za jakieś tam wydarzenia, za jakieś rzeczy, które miały miejsce w ich życiu, albo też poprosić w jakichś tam intencjach. Każdy, tak jak mówiliśmy wcześniej, no, idzie ze swoją intencją. Bo intencja to i prośba, i podziękowanie. Oczywiście, że tak. No, my bardzo często zapominamy chyba o tym podziękowaniu, ale naprawdę bardzo wiele osób idzie w pielgrzymce w intencjach dziękczynnych za jakieś tam właśnie, tak jak mówiłem, wydarzenia, które się dokonały w ich życiu, czy za zdrowie, czy za rodzinę. No, bardzo różne intencje. Jeżeli się posłucha tych intencji bardzo codziennie, modląc się na trasie pielgrzymki, te intencje są odczytywane na głos bardzo często przy różańcu, przy innych okazjach. To są naprawdę bardzo, bardzo różne intencje. Ile ludzi, tyle intencji, tak jak mówiłem. Bardzo intymne rozmowy przy okazji takich pielgrzymek? Też, oczywiście. To jest bardzo piękne tutaj, na naszej pielgrzymce. Tutaj idą ludzie z całej Polski, poza granic Polski. Zbiera się rokrocznie taka grupa około 1000 osób i tutaj poznajemy bardzo wiele osób. I tutaj też rodzą się, doświadczyłem tego gdzieś na własnej skórze, że rodzą się takie znajomości, czy wręcz przyjaźnie na całe życie ludzi, którzy tutaj no, razem pielgrzymowali, razem pielgrzymują, jakiś mają jeden cel, ale też, tak jak pan mówił, no, intymne rozmowy takie bardzo może gdzieś tam takie niezauważalne na co dzień, czy takie rozmowy, których na co dzień nie przeprowadzamy. Tutaj ludzie się otwierają podczas, dzięki tej atmosferze pielgrzymkowej, otwierają się na to, aby poznawać drugiego człowieka, aby dzielić się sobą z drugim człowiekiem.